To nie jej dzieci. To taki film, który powstał na przestrzeni, nie wiem, 40 lat właściwie, na dobrą sprawę, albo i więcej. Ponieważ ja w szkole filmowej, jako film absolutoryjnym z moim przyjacielem Pawłem Kędzierskim, chcieliśmy zrobić film o trzech kobietach, które siedziały w jednej celi. O trzech kobietach posadzonych, oczywiście niewinnie, za trzy różne sprawy. Jedna była komunistką, druga była za AK, trzecia za, która ewentualnie to aresztowanie miało poprzedzić ewentualnie aresztowanie Gomułki. I te trzy kobiety siedziały przez parę lat razem w jednej celi, zaprzyjaźniły się, to w ogóle różnice polityczne już przestały odgrywać jakąkolwiek rolę. I z Pawłem Kędzierskim zrobiliśmy taki eksperyment, mianowicie zamknęliśmy te panie w jednym pokoju i żadnych przepytań, żadnych dziennikarskich rozmów, żadnych przepytywać, po prostu zostawiliśmy, a co mamy robić, a robicie co chcecie. No i jak zaczęły się sypać tam wspomnienia, no to tak, że jak ja słuchałem tego, no po prostu byłem... Opowiadały ze śmiechem, opowiadały, pamiętasz Toniu, jak Zakopane ci zrobili? No wiesz, tam otworzyli ci okno, mróz tam w minus 20, a ty przy oknie jeszcze go naga, jeszcze polewali cię szlałem. A Tonia mówi, słuchaj, to było niezłe, ale wiesz, pamiętasz Ewa, jak ty siedziałaś na tej nodze od stołka 5 godzin i cały czas marzyłaś, żeby zemdleć, i ci się nie udało zemdleć, on cię tam stawiał na ten śledczy. Jej, krótko mówiąc, opowiadały na śmiechu coś takiego i to przez to było dużo dramatyczniejsze, niż gdyby tam poważnie, tak siedziałam za i tak dalej, niewinnie. Więc po prostu było wstrząsające. Niestety mój ówczesny opiekun, nie będę wymieniał nazwiska, w szkole powiedział, że ten film nie istnieje. Nie, on w ogóle nie chce go widzieć, tego filmu, że to jest w ogóle nudne, że siedzą kobiety, coś tam gadają, nudne. I już. I do tego doszło, wie pani, że jak po latach, postanowiłem wrócić do tego filmu w inny sposób, raz powiem jak, to okazało się, i chciałem sięgnąć do tamtych materiałów, okazało się, że zostały zniszczone. Nakaz zniszczenia negatywu, co się, wie pani, naprawdę w Polsce nigdy nie zdarzało. To jest pierwszy wypadek, który słyszałem, że nie było negatywu. Na szczęście, gdzieś zachowałem, z Kędzierskim zachowaliśmy gdzieś, tu obraz, tu dźwięk z już umontowanej kopii roboczej i mogliśmy użyć tych fragmentów do tego nazwanego filmu. Tonia i dzieci. No, tak się składało, że Tonia właściwie była jakby moją drugą mamą. Moja mama tam pracowała dzień i noc, jakieś szaleństwo. Ja właściwie spędzałem bardzo dużo czasu u Toni i najbliższym moim przyjacielem był i jest do dzisiaj Marcel, który jest jednym z bohaterów filmu. I jego siostra Wera. I pomyślałem sobie, że właściwie oni nie znają tych materiałów, które ja mam, które odszukaliśmy w IPN-ie. To był film, który po prostu zrobił ogromne wrażenie samo kręcenie na Marcelu i na Werwerka. Trochę wiedziała Marcel nic. I dla niego to widać w filmie zresztą, dla niego to była po prostu... To nie moja mama, ona nigdy nie mogła tak powiedzieć, to jest niemożliwe. I Marcel przez jakiś czas był w ogóle tak wstrząśnięty, że w ogóle nie chciał więcej o tym mówić. Ale potem, coś niewiarygodnego zresztą, zabrał się i od 5 lat zbiera wszystkie dokumenty dotyczące swojej mamy Toni. Odnalazł wszystkie listy Toni, napisał do wszystkich dawnych przyjaciół Toni, czy dzieci już przyjaciół Toni, bo to już jest na tym pokolenie. Napisał książkę, którą będzie tłumaczył na szwedzki dla swoich wnuków i która pewnie zostanie wydana w Polsce. No właśnie losy mamy swoje. No i czasem są takie uboczne właśnie działania filmu, to jest, poza tym, że film sam w sobie ma jakoś tam funkcjonować, ale takie uboczne i to jest fantastyczne. W przypadku Marcela jestem zachwycony, że on sam z siebie chciał i teraz dużo więcej wie niż jego siostra Wera, która się od zawsze interesowała mamą i jej losami, ale Marcel zaraz po prostu niemalże jak historyk odtworzył dzieje swojej mamy.